tu zaczynał. Tu zaczynał się wspinać. To są miejsca, w których on właśnie poszukiwał. Najpierw drobnych wezwań, później coraz wyżej, wyżej. Czasami znikał na całe dnie. Po dwóch dniach przychodził i mówi: tato, jak wspaniale było, gdzieś tam znalazł jakąś jamę w ziemi, gdzieś tam wdrapał się na skałki. I człowiek jest sam, mówi, tyle rzeczy może sobie przemyśleć. Myśmy często tak dyskutowali. Co dawały mu góry? Wolność. Miejscowość Kotgili. 2 godziny do bazy. Mój domek. Zająłem sobie taki domek tutaj. Idę zaraz po drewno. Nie wiem. Nanga Parbat. Jak pan pamięta pożegnanie z Tomkiem? Jak ważny był dla niego ten wyjazd, ta wyprawa? No, ostatnie pożegnanie z nim było oko w oko dosyć dawno. Było tylko telefonicznie: no tata, jadę. I mój synku, szczęśliwej drogi. I to było nasze pożegnanie. Oczywiście idę po to, żeby wejść na szczyt. Pan już wiedział, że syn zdobył ten szczyt? Wiedziałem. Już wtedy wiedziałem, że zdobył. Wiedziałem też, że tam na górze nie mógł tego zobaczyć. Była już późna godzina. On jedynie, co tam powiedział Elizabeth, zamiast radości ze zdobycia, powiedział: Eli, nie widzę twojej czołówki. I ona się wtedy wystraszyła. Zaczęła go ściągać w dół. Te 1000 przeszło metrów. Ona go ciągnęła, prawie wspomagała, on się o nią opierał. No i zeszli do szczeliny, bo nie trafili na namiot, gdzie zostawili depozyt. I tam ona go otuliła i mówi: słuchaj, mam informację, że muszę zejść jeszcze 1000 metrów niżej, a po ciebie przylecą helikoptery. Medialna informacja była tak, że Elizabeth zostawiła Tomka w stanie agonalnym. A informacja do Ani, partnerki Tomka, która płynęła przez Francję, była taka, że Tomek jest do uratowania. Że Tomek jest, owszem, dopadła go ta ślepota śnieżna, ale on jest w stanie zejść przy jakiejś pomocy. Kiedy dotarło do pana, że Tomka nie ma, że stracił pan syna? Nie tak dawno. Takie miałem, nie wiem, to niektórzy mówią wenę twórczą, a ja to mówię, to przyszło to, co mnie uwolniło od tej nadziei, która jeszcze się gdzieś tliła. No i napisałem taki wiersz. Śpi, synku, na Nanga Parbat, wtulony w puszysty śnieg biały. Nie straszne ci już srogie burze, broniące wejścia do chwały. Śnij, synku, o naszych dysputach, które nie jedną noc trwały. Teraz już znasz odpowiedź, jak wielki jest Bóg, jak wspaniały. Jestem bliżej Boga tutaj. Zdecydowanie bliżej Boga, a to ze względu na strach. Przed śmiercią, kalecce, bólem, cierpieniem i tak dalej. Dzisiaj otrzymałem z Islamabadu przesyłkę.
Jest to pakistański akt zgonu i dzisiaj, gdy w Urzędzie Stanu Cywilnego dowiedziałem się, że jeszcze nie jest gotowy, nie wiem, czy to wtedy też jeszcze coś nie zapukało, a może to się dzieje specjalnie, żeby coś się zadziało. A co? To jest tylko... A, co? To, co się często w życiu Tomka wydarzało. Gdy byliśmy przekonani, że Tomka już nie ma, a po miesiącu czasu Tomek nagle objawia się jeszcze opisany w gazetach. Pan nie wierzy w jego śmierć? Uczucia mówią nie, rozum mówi tak. Śpi, synku, na nagiej górze, wtulony w puszysty śnieg biały. Niestraszne ci już srogie burze, broniące przystęp do chwały. Niestraszne ci już srogie burze, broniące przystęp do chwały. Żyj, synku, w sercach nas wszystkich, tych, którzy ciebie kochali. Czasami się do nas odezwij, byśmy się zbyt nie troskali.